Hej moi drodzy, witajcie. Ja jestem przy robieniu słoiczków. To jest kolejny dzień. I zaraz wam powiem, co robię, ale głównym tematem dzisiejszego nagrania jest różnorodność. Różnorodność w zapasach. Słuchajcie, wiadomo, że te słoiczki, które wam ostatnio pokazuję, to są warzywa. Jakaś tam cukinia, proszę bardzo. Dzisiaj jest papryka z cukinią, miksowana, czerwona. Wczoraj była, tu już są gotowe słoiczki, uwaga, już wypasteryzowane. To jest marcheweczka z cukinią po prostu, tak? A no tutaj jeszcze do kolejnych przetworów dodam na przykład czerwoną cebulę. Może dodam trochę czosnku do niektórych słoików. I powiem wam, że praktycznie każdy słoik, który robię, każda partia jest zupełnie inna. I druga sprawa też, jak już często wspominałem, że no, te warzywa nie są kaloryczne, tak? To nie jest prowiant, który nam zapewni takie bogactwo kalorii, jak na przykład smalczyk, który w stosunkowo niewielkiej masie może bardzo dużo kalorii zawrzeć w sobie, ale celem tutaj jest różnorodność. No słuchajcie, wyobraźmy sobie takie produkty przetrwania, jakieś kasze, zestaw konserw, ziemniaki i tak dalej. No, jak długo można jeść w sposób monotonny? Różnorodność, kolorowe warzywa nie są mega kaloryczne, ale oczywiście mają pewną wartość odżywczą, ale zapewniają takie jakby, no, można powiedzieć, psychologiczne też wsparcie przy jakiejś diecie prepersa i po prostu też jest jakaś różnica smaku, tak? Jest też błonnik, który jest bardzo ważny, bo często zapominamy, że posiłki powinny być zrównoważone. Zdrowe posiłki powinny też zawierać warzywa, błonnik. Także jako taka sałateczka do obiadu zawsze to jest pozytywna rzecz. Tyle chciałbym powiedzieć. Powiem wam tak, no nie będę teraz z kamerką latał i pokazywał wam jakiegoś składziku, konserw i tak dalej, ale jak ja kupuję konserwy mięsne do zapasów, to staram się, żeby były maksymalnie zróżnicowane, więc nawet jeżeli kupuję konserwy z tej samej serii, to jedna to jest gulasz angielski, druga to jest jakiś boczek po prostu konserwowany, mielony, trzecia to jest golonkowa, tak, czwarta to jest na przykład wołowina w sosie, tak, kolejna to jest wieprzowina w zalewie, tak żeby te konserwy nie były monotonne, bo jeść cały czas to samo, przynajmniej w moim przypadku, to jest trochę przygnębiające. No i też no, smakowo, kulinarnie widzicie, no, mam jakieś swoje tutaj wyższe, powiedzmy, wymagania. W tej chwili kończę zalewę. Zalewa się już ugotowała. Już momencik. Tutaj właśnie zalewa paruje. I teraz, moi drodzy, jaka to zalewa jest? 25% dzisiaj octu spirytusowego, takiego 10%, reszta woda i łyżeczka czubata cukru. Stwierdzam, że dodam cukier, bardziej to będzie takie, no, klasyczny smak, tutaj można powiedzieć. Dobra, słuchajcie, kończę nagranie. Podkreślam, różnorodność w zapasach, różnorodność w konserwach, różnorodność w fajnych dodatkach do tych zapasów. Uważam, że obecność warzyw, produktów roślinnych, nie tylko kasza czy ziemniaki plus mięcho, ale też jakieś urozmaicenie, maksymalne urozmaicenie naszej diety powinno być wzięte pod uwagę. Czekam na wasze komentarze. Hejka!